Witajcie, Joanna Hoi z tej strony, z kanału Okiem Matki. Dzisiaj taki film, sprowokowany przez pewien inny film, takiego pana księdza z tego cyklu, z tego kanału Langusta na Palmie, którego ja czasem oglądam, bo myślę, że trzeba oglądać różne rzeczy z różnych stron. Już to mówiłam w innym filmie o świadomym umyśle, ale wiele rzeczy mnie wkurza. Robiłam ostatnio też film na temat poświęcania się, bo to jest jak gdyby głównie temat, z którego ja wychodzę. Ja właściwie niemalże w każdym filmie piję do tego, że przestańmy być niewolnikami, przestańmy być ofiarami losu, że wtłacza nas się w ten szablon i jest dużo niuansów właściwie w każdej sytuacji, to się gdzieś tam pojawia. Oczywiście ja wychodzę z pozycji, zaczęłam od toksycznych związków, mówiłam o relacji, potem się okazało, że tak naprawdę to jest właściwie wszędzie, w wielu miejscach, ok? Ale teraz jakby potem co? Potem trzeba zastanowić się właściwie dlaczego to ciągle trwa, tak? Kto mnie jeszcze, ja wyjmuję głowę z tego gówna, powiedzmy, a ktoś próbuje mnie tam wdeptać jeszcze raz, tak? Z powrotem. No i stwierdziłam, że no, jakby, ja nie jestem totalnie jakoś przeciwko, nie wiem, katolicyzmowi i nie wiem, i w ogóle system, że jakby, słuchajcie, no jakby trzeba jakoś żyć, nie? Więc jak gdyby ja nie mówię, co kto ma zrobić, niech każdy robi jak uważa, każdy ma swoje sumienie, czyli duszę swoją, niech mu tam powie, co ma robić. Natomiast pewnych rzeczy trzeba być świadomym. I teraz będzie właśnie o świadomości i o grzechu. No i teraz tak, film, który mnie, jak to się po angielsku mówi, it made me started, tak? Wkurzył mnie, gdyby od tego się zaczęło, to jest to, puszczę wam, bo to jest, no jakby, no, nie będę się powtarzać. Mi się okazało, nie bardzo wolą. Aha, tak, bo ten ksiądz powiedział właśnie o tym, że mówił o tym, czy kobiety wolą dupków, czy mężczyźni wolą załzy. I słuchajcie, problem jest taki, że to jest taka klasyczna jak gdyby miks, to znaczy jakby trochę mądrości, bo on dobrze mówi o kobietach, ok? Nie mówi tak jak klasyczny ksiądz, że tak jakby po prostu w ogóle nic nie wie. Ten akurat ksiądz, to jest, on dobry robi PR. To jest taki facet, który od robienia PR-u kościołowi, ok? Dobrego, w sensie on dobrze mówi mądrze mówi, tak? Natomiast to jest wszystko w takiej otoczce. Posłuchajmy tego. Jak tak obiecałem, dlaczego mężczyźni wolą załzy? Parę słów o tym. Kochani, jak się oczywiście domyślacie, samo to zdanie jest zupełnie bezsensowne. Wzięło się w ogóle z takiej książki, dosyć znanej w ostatnich latach, o takim samym tytule, że mężczyźni kochają załzy. Ta książka w ogóle nie jest taka głupia, kochani. Jak się tę książkę przeczyta, to jest tam sporo... Nie no, książka nie jest głupia w ogóle. To jest prowokacyjny tytuł, wiadomo, tak? No. Sporo w ogóle sensownych rad, dlatego że nie chodzi nam oczywiście o to, żeby doradzać kobietom, żeby były załzami, tylko chodzi o pewną kobiecą niezależność, o pewną kobiecą taką godność. Tak, i to jest ciekawe, że on to mówi. Ja to dokładnie to samo powiedziałam w takim filmie, że Słowianka budzi się. I oczywiście znajdzie się, jak się jakby uderz w stół, a nożyce się odezwą, nie? I znalazł się jakiś tam pan, który, Słowianin, ok? Który na przykład stwierdził, że jak to? Bo ja tam używam takiego określenia, może to było jakoś nie jasne tam z tą femme fatale nieszczęsną, tak? Ale generalnie właśnie o to mi chodziło, że kobieta musi mieć jakąś godność i musi mieć prawo być nie tylko taka zawsze po tej stronie łagodnej, ok? Musi być pełna. Samostanowienie i tak dalej. Okej, ale chodzi mi o to, że niektórym mężczyznom jest to jakby, nie potrafią tego przełknąć, ale to oznacza jakąś niedojrzałość. Niestety, jak to zazwyczaj w tych wszystkich książkach, i to mnie strasznie denerwuje, w tych wszystkich filmach, książkach, odcinkach, radach, mądrych ludziach, którzy, mądry w cudzysłowie, którzy dają te porady różne związkowe, mam wrażenie, że zawsze chodzi o jakąś grę. Zawsze chodzi Dobra, o to, żeby przeskoczmy dalej trochę. Nie wiem, samowystarczaną i tak dalej. I o ile się z tymi postulatami zgadzam, to o tyle się nie zgadzam, żeby to było granie. Więc... No dobra. Mężczyźni powinni kochać załzy. To jest bardzo biblijny pomysł, tylko oczywiście nie ma to nic wspólnego z żadnymi załzami. Dobra. Mianowicie, moi drodzy, jest bardzo ciekawa historia w Księdze Rodzaju, gdzie Pan Bóg opisuje, albo raczej Biblia opisuje to, co się wydarzyło w związku z grzechem pierworodnym. Może pamiętacie, że kiedy wydarzył się grzech i Adam z Ewą muszą opuścić raj,
to Pan Bóg mówi wtedy do Ewy i nie jest to coś, co Pan Bóg zrobił, tylko Pan Bóg po prostu opisuje rzeczywistość, która się zmieniła. Mówi, od tego momentu, Ewo, przez ten grzech w tobie się popsuły pewne rzeczy. Jedną z rzeczy, która ci się, Ewo, popsuła, jest to, że będziesz jakby uległa względem mężczyzny, będą w jego kierunku się kierowały twoje pragnienia i on będzie nad tobą panował. I uwaga, to nie jest coś, bo wiem, że niektórzy tak mówią, no to jest napisane w Biblii, więc tak powinno być. Nie. Pan Bóg mówi, że to, tak właśnie nie powinno być. Mówi, ja cię, Ewa, stworzyłem zupełnie inaczej, ale ten grzech, który żeście zrobili z Adamem, jakby to, że świat się popsuł, że się wszystko rozwaliło w tym świecie, sprawiło, Ewa, że ty już taka nie jesteś, że właśnie jesteś uległa i jesteś jakby nakierowana, skierowana ku mężczyźnie, jakby w nim szukasz wypełnienia, a on obejmuje nad tobą władzę. I mówi Pan Bóg, Ewa, to nie jest mój pomysł. I kochani, mężczyzna, który szuka prawdziwej kobiety, który szuka kobiety takiej, żeby ona była jakby na właściwym miejscu jako żona, jako matka, jako jego ukochana, to powinien szukać kobiety, która jest kobietą sprzed grzechu pierworodnego. Czyli... No dobra, i to jest właściwie kwintesencja. To jakby wszystko ładnie brzmi, ok? Czyli jak gdyby to twoja wina człowieku, wina, ok? Że... ja tobie powiedziałem, dałem ci jakiś tam zakaz, a ty go złamałeś i w związku z tym teraz będziesz cierpiał, tak? No dobra, ale przeczytajmy sobie dokładnie, bo to jest w tym momencie, to jest to jak gdyby kwestia, ale w ogóle grzechu, jakiego grzechu, tak? No tak od razu powiem, że to, co jest opisywane w Biblii, to w ogóle nie ma tak naprawdę wiele wspólnego. Tam jest astrologia i tak dalej, to są takie opowieści, ale to jest wszystko przepuszczone przez tą judaistyczne spojrzenie, tak? I te mity są poprzekręcane, więc trzeba uważać. Natomiast przeczytajmy dokładnie. No, to zwykła, weźmy na przykład tak. Ciekawe, że tutaj jest właściwie nacisk na głównie Stary Testament, czy może z połączeniem, ale dobra. Czytajmy tą historię o tym całym grzechu. Bo mi głównie chodzi właśnie o ten grzech. Co to ten grzech? Wąż w ogrodzie. Wąż w ogrodzie. Wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to, okej, okay, przebiegły niż wszystkie zwierzęta, to jakby... no można powiedzieć, że to jest negatywne albo i nie negatywne. On to rzekł do niewiasty, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi, owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy wąż rzekł do niewiasty, na pewno nie umrzecie, ale Bóg wie, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i nadają się one do zdobycia wiedzy. Zerwała z niego owoc, skosztowała i dała mężowi, który był z nią, a on zjadł. Wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy, spletli tam liście fikowe i tak dalej. No dobra, oczywiście cała historia jest w takiej otoczce właśnie judaistycznej, typu, że właśnie wąż, który, zaraz wam przeczytam inny artykuł o grzechach wąż i tak dalej, jest to już przeinaczone, tak, w sensie to, co zawsze było symbolem mądrości i dobroci, tak jak czytajcie też mity słowiańskie, wąż to jest jakby bardzo taki znak słowiański, nawet się mówi, że my mamy wężowy język, tak? Który leczył, tak? I symbol mądrości. Ale tu jest powiedziane, że on był przebiegły, tak? No, jakby tak się też mówi o Słowianach, że oni byli mądrzy, oni byli przebiegli, okej? Okay? To zależy, po której stronie się jest. No ale dobra, ale słuchajcie, powiedzcie mi, co tutaj jest takiego, naprawdę? Na pewno nie umrzeć. Bóg wie, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzy się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Ok? Czyli to jest drzewo wiadomości dobrego i złego. Czyli co to znaczy? To znaczy, że Bóg powiedział, że wy nie możecie mieć dostępu do wiedzy. Tak? Wy nie możecie poznać pełnej wiedzy, nie macie do tego dostępu. Czyli no, to jest oczywiście też to, że Bóg traktuje ludzi jak dzieci, tak? Głupie dzieci, którym trzeba, które nie mogą same decydować o sobie, tak? Tak można powiedzieć. No i jakby.
wiecie, z dziećmi to jest tak, że to wszystko w porządku, no do pewnego wieku jesteśmy dziećmi, ale jakby ludzie, no nie są dziećmi, okej? Okay? Ludzie nie są dziećmi. I, no, a już mówiąc o tym, że ten obraz tego Boga, to nie jest obraz prawdziwego Boga. Prawdziwy Bóg tak, nie, w żaden sposób tak nie działa, bo jak czyta się słowiańską mitologię, no to jest pokazane, że wiedza jest wszędzie. Zresztą, uwaga, bo jak się czyta Biblię, to po prostu jeden rozdział przeczy drugiemu, tak? Potem co mówi Chrystus? Bo tutaj jest tak, drzewa wiadomości dobrego i złego. Zakaz, nie wolno się dotykać do wiedzy, dobrego i złego poznać, nie? Tylko róbcie to, co ja wam mówię, 10 przykazań, jak to będziecie robić, to to będzie dobre, tak? Potem przychodzi Chrystus i co mówi? Poznajcie prawdę, wiedzę, a prawdę was wyzwoli. Coś zupełnie odwrotnego, nie? No dobra. Generalnie chodzi o to, że tutaj w tej jednej opowieści zniszczono właściwie obraz węża, w sensie węża, który był obrazem mądrości właśnie i wiedzy, i jest pokazane, że po prostu ten Bóg taki starotestamentowy, judajski, ten żydowski, to jest Bóg, który po prostu totalitarny taki, który ci mówi, ty masz robić to, a nie to, i ty nie masz tutaj sam, co ty sam będziesz sobie decydował, jak gdyby, co jest dla ciebie dobre i złe? Nie no, gdzie? Nie masz prawa, nie? Nie masz. Głupi jesteś człowieku. Głupi jesteś człowieku. No w sensie faktycznie jest głupi. No teraz przyszedł wąż i on powiedział, że nie musisz być głupi. No masz prawo wyboru, tak? I tak jest właśnie w prawie naturalnym, że kosmos nas uczy, tak? Nasze otoczenie nas uczy. Nawet uczą nas rodzice i tak dalej, ok? Ale jak już jest dorosłym, to kosmos nas uczy, pokazuje nam tak naprawdę wszędzie te prawa i oczywiście mity, ale nigdzie w taki sposób. Bóg nigdy nie był takim, który coś zakazywał, nakazywał. Jakby w słowiańskiej mitologii. No dobra, w każdym razie problem jest właśnie taki, że tutaj ten pan mówi, że grzech, coś strasznego. Zrobiłeś jakiś tam, czy nawet nie zrobiłeś, tylko ileś pokoleń wstecz twoi rodzice zrobili taki głupi błąd, bo się sprzeciwili Bogu i teraz ty kobieto musisz i mężczyzno musisz z tym mieć do czynienia, tak? I teraz właściwie to nie wiadomo jak, bo Bóg po prostu kopnął was w tyłek i wyrzucił z raju i powiedział, dobra, nie chcieliście robić tego, co mówię, to idźcie teraz, rządźcie się sami, ale za karę będziecie, nie wiem, będziecie, nie będziecie żyć w raju i będziecie sami musieli sobie rozpoznawać, jak gdyby, gdzie jest dobro, gdzie jest zło i jak dalej. Generalnie to jest to, no, tak jakby to jest, to, właściwie to nie ma w tym też nic złego, bo raj to jest takie coś, słuchajcie, jak rok 1984, komunizm, można też tak mówić, ok? Pewnie, że to też może być miejsce, wiadomo, że jak gdyby jest Kali Yuga i wcześniej był ten raj i tak dalej, ale jakby czasami jak to czytam, to właśnie tak myślę, kurde, no to oni mieszkali w takim po prostu, w takiej sztucznej klatce, nie? W takim właśnie komunistycznej utopii i jak wyszli z tego, to właściwie powinni się cieszyć. Teraz żyją w normalnym świecie i mogą normalnie jakby bez trzymania na sznurku czy przez pchania jakby sami zrozumieć i odkrywać w sobie tą prawdę, sami dotrzeć do wiedzy i świadomości, jakby zrozumieć, jaka jest dojrzała osobowość. Okay? Problem jest tylko taki, że jakby tutaj pokazane to jest wszystko tak negatywnie, jakby generalnie jakby wiedza i mądrość była zarezerwowana tylko właśnie dla Boga i ewentualnie tych pośredników, a wszyscy inni nie mają prawa robić tego samodzielnie. To jak gdyby jest to, tak? No dobra, ale weźmy jeszcze, zobaczmy, bo Nie to szukać kobiety, która jest właśnie nieskażona nieskażona jeszcze grzechem. takim czymś. Na czym to polega? Generalnie trudno się tutaj zrozumieć tego pana, księdza, nieskażona grzechem. No ale właściwie przecież podobno każdy jest skażony grzechem, bo jest grzech pierworodny. Posłuchajcie sobie sami, wrzucę wam linka. Dobra, a teraz jest artykuł, który się pojawił właściwie na zamówienie od pana Białczyńskiego, bo ja właśnie pytałam, kurczę, niech ktoś wytłumaczy to dokładnie, jak to jest z tym grzechem, z tym poświęcaniem się, dlaczego się właśnie wymawia, bo stąd, z tego pierwotnego mitu, pierwotnego grzechu, pochodzi to, że jakby na wzór tej Ewy potem pojawiła się, zobaczcie, pojawi się Maryja, Maryja, która depcze gdzieś tam też węża, tak? To też jest judaistyczna ideologia, tak?
zdeptała węża, czyli depcze mądrość. W związku z tym potem pojawiały się takie, jakby taka cała ta ideologia u ojców kościoła niektórych i tak dalej, że kobieta, dobra kobieta, to jest ta, która jest głupia, tak? Niewiasta, ta, która nie wie, czyli gardzi mądrością, czyli depcze węża, okej? Okay? I to jest dokładnie to wszystko jakby przeinaczone, te nasze mity, tak? Gdzie mądrość, każdy miał dostęp do mądrości w posłowiańszczyźnie, w ogóle u ludów tych scytyjskich i dawnych, okej? Okay? Tak samo kobieta, jak i mężczyzna, były tak samo wiedunki, jak wieduni. No dobra. No tutaj tak pan Białczyński pisze, że ja prosiłam. Tak, okej, prosiłam, tak, zgadza się. Ja prosiłam, żeby napisał artykuł o zachodzeniu przez katolicyzm węża smoka i o tradycji świętego węża. Tak, ja prosiłam, ponieważ wiecie mi dziurę w brzuchu, tak cały czas pewne rzeczy, to że bardzo dużo tego jest, ten mit cały czas się pojawia, na przykład właśnie to Lego Ninjago w bekach dla dzieci czasami, okej? Okay? No i często, i tu jest, i wtedy się robi totalne zamieszanie w głowie, bo zasadniczo w mitologii to wąż, to właściwie wąż, kobra, smok, to właściwie jest jedno i to samo, okej? Okay? Gad, jak gdyby. Natomiast wąż jako taki, czy smok na przykład w mitologii chińskiej, to był dobry, to był symbol wiedzy, inteligencji, świadomości, okej? Okay? I zdrowia też, tak? I zobaczcie, że teraz jest straszny miks, bo jednocześnie są te symbole, że wąż to symbol zdrowia i tak dalej. I my się zastanawiamy, Boże, ale jak może być wąż symbolem zdrowia, a jednocześnie i wiedzy, a jednocześnie symbolem przewrotności i grzechu, nie? I niewiedzy. Więc to jest paranoja, którą wprowadziła po prostu no, judaistyczna ideologia. No dobra. W każdym razie dobra. Aha, bo mówiłam, że w Lego Ninjago, w takim filmie dla dzieci, tam jest taki właśnie, próbuje się jakby, w pewnym momencie jest coś takiego, że się próbuje robić jakieś takie odróżnienie. Tam jest walka kobry, węży kobry, tak, które są niby złe, z tymi ninjami na smokach. I tu się pojawia takie rozszczepienie, to oni ze sobą walczą, tak? I w tym momencie to jest takie. To być może pokazuje cały konflikt i co się jakby zadziało. Pokazuje się, że jak gdyby jednego węża się zrobiono z tego złego, a smoki i inne węże są dobre. I się robi z tego ogólna paranoja, bo archetyp czegoś takiego nie znosi. Generalnie archetyp jest neutralny, ale nie można, nie powinno się rozszczepiać archetypu, że jedna część jest, znaczy jakby jedna część jest dobra, a druga zła, ale że walczą ze sobą. One ze sobą tak naprawdę nie powinny walczyć, to powinna być jedność. No dobra. Czytamy. Czytam całość. Prosiłam, tak, ja prosiłam, żeby napisał artykuł o zachodzeniu przez katolicyzm węża smoka i o tradycji świętego węża. Zacząłem pisać na ten temat jakieś 3 tygodnie temu, doszedłem do wniosku, że jest to temat rzeka, że w tej rzece utonę, a nie wolno mi teraz, kiedy piszę swoje księgi Tanów i drugi tom Temiesy. Mam taką przypadłość, że kiedy piszę, to rozkminiam temat do dna i bardzo dużo jest przykładów odniesień do kultur starożytnych, tak i tak mi odpisał, zgadza się. I zaraz potem, synchronizacja, kochani. Zaraz potem, dosłownie 15 minut, trafiłam przez nową osobę z FB, która chce być przyjęta do grona znajomych, na tekst linkowany u niej na profilu od Kamila van Dale Bernarda, napisany 4 września na ten temat. Dobry tekst syntetyczny, nie głęboko rujący sprawę. No dobra, czyli mamy ten tekst. Kamil van Dale Bernard. Walka Żydów z wężem, czyli wojna ciemnoty z mądrością i wiedzą. Rozumiecie? Walka Żydów z wężem, czyli wojna ciemnoty z mądrością i wiedzą. Większość ludzi, tak jak ci byli pokazani ci ludzie tutaj w Starym Testamencie, ci Żydzi, to niepiśmienni, to ciemni ludzie, okej? Okay? Słowianie, to było zawsze tak, że to był naród, który był światły. Światły. Nawet teraz słucham Artura Lalaka i Skwarka o zbiorach polskich, no masakra po prostu, jak myślę o tym, jaka historia jest poprzekręcona. W każdym razie Polacy to były, znaczy Słowianie, Scyci, tak, jak gdyby wszystkie te nacje nasze, pierwotne tutaj z Europy, to były nacje zawsze bardzo inteligentne, przenikliwe, to jest ta wyższa cywilizacja, oki. Natomiast okej, okay. I wąż zawsze był symbolem właśnie mądrości, ale właściwie zaczynam myśleć, że Biblia to jest pokazana właśnie ta walka tych, którzy przyszli, chcieli zagarnąć mądrość tylko dla siebie
i pozostawić wszystkich innych w ciemnocie, tak naprawdę, być tylko pośrednikami i wyciąć do nogi tych, którzy się ewentualnie sprzeciwiali, czyli tak jak wycięto wszystkie czarownice, właściwie wiedźmy, tak, wiedźminów, wszystkich tych, którzy wiedzieli, bo ich było bardzo dużo w narodzie i oni nie rościli jakichś takich pretensji, że jakby, że tylko ja ci mogę powiedzieć, jaka jest prawda, bo na dobrą sprawę te mity to było od dzieciństwa przekazywane w Słowiańszczyźnie, się dzieciom mówiły i właściwie każdy wiedział, jakby, jakie jest prawo kosmiczne i prawo naturalne. Nie było czegoś takiego, że to jest zarezerwowane tylko dla niewielu. No dobra, ale czytajmy. Wojna ciemnoty z mądrością wiedzą, czyli po prostu wojna rodów, Żydów z Słowiańszczyzną, tak? To jest źródło, możecie sobie zajrzeć, ja wam dam link do tego artykułu całego. Mojżesz da się lubić. Najpierw chodził z Żydami 40 lat po pustyni, potem wywyższył węże na polecenie Boga. Bóg zesłał węże, które kąsały Izraelitów za ich brak wdzięczności i wielu umarło. Ciekawe, nie? Bo Bóg zesłał węże za ich brak wdzięczności. Bóg. No dobra. To jest Bóg judaistyczny. Właściwy. To jest, tak, wczoraj jeszcze słuchałam też rozmowy z Kwarka i Jordana Maxwella. Ciekawe, że się zgodził na wywiad. Taki starszy pan, który mówił, że uciekła mi myśl. Dobra, czytajmy. Bóg zesłał węże, które kąsały Izraelitów za ich brak wdzięczności, wielu pomarło. Mojżesz zgodnie z Bożym nakazem sporządził miedzianego węża i umieścił go na wysokim palu. Gdy spojrzał na węża, został uzdrowiony. Jezus później powie tak. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tyle, że Mojżesz żył 1300-1500 lat przed Jezusem. W Ewangelii Mateusza Jezus powiedział do swoich apostołów: otóż ja posyłam jak owce, was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Do tej pory bibliści mają zagwozdkę, jakie kuźwa węże. Wąż zawsze reprezentował duchową mądrość, życie, lekarstwo. Duchowa mądrość, życie, lekarstwo. To jest Słowiańszczyźnie. Wąż nie jest niczym nowym. Był najstarszym bóstwem ze wszystkich, ale uczynienie z niego szatana, diabła, oswoiło i osłabiło jego moc, w którą wierzono dawniej. Ślady kultu węża to jest 15 tysięcy lat przed naszą erą. Świątynie i ceramika z najwcześniejszej Europy neolitycznej obfitują wizerunki węża i obfitowały pewnie także w żywe węże przechowywane przez kapłanki. Starożytni Egipcjanie czcili węże, zwłaszcza kobrę. Rdzenni Indianie jak Hopi czczą grzechotnika jako dziadka i króla węży, który jest w stanie zapewnić dobre wiatry lub spowodować burzę. Quetzalcoatl, jeden z najważniejszych bogów plemion Mezoameryki, to pierzasty wąż. Żydzi podjęli próbę stworzenia religijnego narzędzia, aby ludzkość mogła być pod ich kontrolą i aby to narzędzie, czyli religia, odciągnęło ludzi od prawdziwej duchowej wiedzy. I to jest klucz wszystkiego. Dlatego powstały trzy abrahamowe religie: chrześcijaństwo, judaizm i islam. To zdajcie sobie z tego sprawę, że prawdziwa wiedza nie jest w religii. To znaczy można, jak jeżeli ktoś chce, to jest, myślę, uważam, wielokrotnie trudne, zwłaszcza jak chodzicie do kościoła i słuchacie za każdym razem tych samych słów, to na was wpływa tak samo, jakbyście słuchali telewizji, tak? Taka po prostu jakby propaganda, tak? Natomiast to chodzi o to, że prawdziwa wiedza, świadomość nie potrzebuje żadnych pośredników. Taka prawdziwa duchowa wiedza, ok? To jakby religia was tylko od tego odciąga. Tym bardziej, że właśnie tam się mówi o grzechu. No i teraz, co to jest ten grzech? Grzech to jest moment, kiedy człowiek chce odzyskać swoją wolność, czyli sam decydować, mówi, ja już jestem dorosły. Tak jak wszyscy ludzie, którzy są w religii, są dzieci, no dzieci Boga, nie? A jak ktoś chce wyjść, to znaczy, że dorósł, chce wyjść i w tym momencie chce powiedzieć, nie, ja chcę sam decydować o sobie, chcę popełniać swoje własne błędy, moja dusza i tak jest nieśmiertelna, a przecież ja mam wielokrotne możliwość próbowania, bo też to religie mówią, że nie, w ogóle lepiej zostań tutaj, bo jak się pomylisz, to przecież umrzesz i będzie koniec ciebie i nie masz drugiego życia. To też jest coś, co ogranicza ludzi przed wyjściem z religii, tak? Bo myślą, że właściwie to jest tylko ten moment i więcej nie mam. To jest totalna bzdura. Jak możecie w to wierzyć, skoro dzieci po prostu rodzą się i zaraz niektóre umierają, nie?
Przecież to jest bzdura. Mamy wielokrotną możliwość życia. Dusza jest nieśmiertelna, tak. W każdym razie możemy, to jakby grzech to jest według religii moment, kiedy chcecie odzyskać własną świadomość i samostanowienie. Mówił o tym też na przykład Nathaniel Branden, że religia robi kuku. W sensie takim, że jeżeli ktoś wierzy w grzech, no to za tym logicznie, bo się teraz też religia kłóci się z logiką, ok? Ale jeżeli weźmiemy to logicznie, to jeżeli ktoś wierzy w grzech, to jednocześnie oczywiście musi uwierzyć w to, że jest że on sam nie może zadecydować, co jest dobre i złe, musi robić dokładnie to, co mówi 10 przykazań i to, co mówi ksiądz, nie może sobie sam o niczym decydować, musi być człowiekiem uległym, czyli jest poddanym Bogu, tak jak w starotestamentowym, tak? A jego żona też jest uległa, tak jak Maryja, jest niewiastą, jest nieświadoma i gardzi wiedzą, tak? Tak naprawdę, bo depcze węża, ok? Jak gdyby i za tym idzie wiele rzeczy. No to trzeba sobie uświadomić, czy my tego chcemy. Tak? Czy chcecie być, jakby, czy przyjmujecie na to, decydujecie się zresztą, że ktoś tam popełni jakiś błąd w ileś pokoleń wcześniej, czyli grzech pierworodny i wy po prostu za tym będziecie, bierzecie to na siebie. To Żydzi tylko tak mówi, że krew jakby naszych ojców na nas i nasze dzieci. No jakby uważam, że Słowianie powinni być trochę mądrzejsi. Dobra. Dlatego powstały trzy religie i to się Żydom udało. 2,2 miliarda ludzi wierzy w Esseńczyka z sekty Nazarejczyków z Nadmorza Martwego, a 1,6 miliarda w niepiśmiennego Araba, który doznał wizji na pustyni. Esseńczyk, czyli Jezus. Jezus, bo tak jest skonstruowana cała Biblia, że Jezus jednocześnie i przeczy, i potwierdza słowa ze Starego Testamentu, tak? Tak, żeby już w ogóle nikt nie wiedział, o co chodzi. A 1,6 miliarda w niepiśmiennego Araba, który doznał wizji na pustyni i miał sześcioletnią żonę zamiast i miał sześcioletnią żonę, natomiast węża ogłoszono szatanem. No właśnie, no właśnie. Szatan, Lucyfer. Lucyfer to jest tak, no właśnie, o tym mówił Maxwell. Lucyfer to jest, Lucyfer to nie jest szatan. Szatan generalnie po żydowsku Satan to jest po prostu przeciwnik Boga. I w tym momencie tutaj ten wąż to jest przeciwnik Boga. A co to znaczy? Ten wąż to jest tak naprawdę uosobienie mądrości. Dla mnie wąż w tym momencie to jest uosobienie tej prawedy, prawiedzy, uosobienie tej prawdziwej religii, tego prawdziwego Boga kosmicznego. Okay? Tego, który nie daje żadnych nakazów, zakazów i nie mówi ci, masz zrobić to i to i to i koniec. Tak? Nie. Tak daje wolność. No to okej, okay, ale to jest zohydzenie, tak? Tak samo jak Lucyfera się zohydza z Lucyfera, to jest po prostu gwiazda zaranna. Ciekawe, że w niektórych litaniach do Maryi też się mówi, że jest gwiazdą zaranną, znaczy jest Lucyferem, nie? Mówię, tam jest tyle sprzeczności w religiach, że masakra. Można by siedzieć, zresztą chyba Jordan Maxwell na to poświęcił swoje 77 lat, nie wiem ile tam, 50, jak się poczytacie jego książki, czy tam wejdziecie na strony, to tam jest tego mnóstwo. Każda linijka jest ciekawa z Biblii, znaczy ciekawa, w sensie dziwna. No dobra, czyli tak, co mamy, natomiast węża ogłoszona szatanem. 99% analfabetów wtedy nie miało wyjścia, uwierzyli ojcom kościoła. Tę laskę Mojżesza, która uzdrowiła Żydów, mamy też jako laskę Eskulapa, węża Eskulapa. W sztuce przedstawiana jest zwykle w formie prostego kija. Zobaczcie, że grecka mitologia temu przeczy. Zresztą jest wszystko tak perwersyjne, bo w pewnym momencie jezuici, którzy przyszli na przykład do Polski, były taki moment, kiedy oni jakby, bo wcześniej była taka tradycja używania, zresztą po renesansie to się działo, nie? Kontrreformacja to jest zawsze taki przekręt, taki, żeby nie całkowicie zaprzeczyć, tylko użyć to, co było i troszeczkę to przeinaczyć. Mity, nie? Więc się brały na przykład mity greckie i jedne zostawały tak samo, a inne się odwracało. I tam właśnie jest sporo właśnie o wężach, tak? O tych, nie wiem, Hermes, jakichś bogach, które mają te symbole wężów, ale jakby się to zupełnie jakoś inaczej zaczyna tłumaczyć. No dobra, w sztuce przedstawiana jest zwykle w formie prostego kija z oplatającym go wężem i symbolizuje ciągłą odnowę życia, ozdrowienie, długowieczność, uzdrawianie.
Mamy też kaduceusza, stanowi symbol pokoju i handlu. W sztuce przedstawiona jest zwykle w formie prostego kija z dwoma oplatającymi go wężami, które pochylają go sobie łby i symbolizują mądrość i równowagę sił yin-yang. No i tak samo Ouroboros, tak? Czyli wąż, który się sam zjada, czyli jakby ciągło od nowa. Oto fragment początkowy mojego artykułu. Tutaj pan Czesław Białczycki, który pisze, że jednak zaczął ten artykuł, ale go nie skończył. Zdanie, które dyskwalifikuje samą Biblię, czyli źródło nienawiści do węża. Księga Rodzaju. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. Ciekawe, nie? Stworzył sam. Pierwsze zwierzę określone w biblijnej historii narodzenia ludzi, zaraz po tym jak Pan Bóg modli się, a mężczyzna nazywa kobietą, jest wężem. Wężem z Biblii króla Jakuba, który natychmiast przekonuje kobietę do zjedzenia owocu z drzewa poznania dobra i zła, a ona z kolei daje owoc swojemu wężowi. Zaczynamy trochę wątpić w to, co mówią niektórzy na temat Blake'a, bo Blake niektóre rzeczy mówi ciekawie. Tutaj jest na przykład obraz Blake'a. A podejrzewam, że to trzeba poczytać, co on o tym pisał. Kto po której jest stronie, to też ciekawe jest, nie? Nawet nie ma pytania, komu wierzyć, po prostu trzeba wierzyć tylko sobie. Wąż w Biblii przedstawiony jest jako diabeł. Jak prawdziwy jest ten pomysł? Czy jedno zło niewidzialne może być naprawdę odpowiedzialne za wszystkie krzywdy na ziemi? Tutaj jest napisane na tym obrazku tak. Jest totalnie nielogiczne myśleć, że spoglądanie na obraz brązu może kogokolwiek uzdrowić od ukąszenia węża, ale chodziło o to, że to jest akt wiary w plan Boga, plan Boga dania odkupienia i uzdrowienia z grzechu. Niech mi ktoś jeszcze powie, że świadomość nieskończona, kwantowe przepływy idei to jakiś bzdurny pomysł pogańskich wariatów. Nie, no okej, to jakby chodzi o całą jakby synchronizację wszystkiego. No dobra, to tak. Myślę, że na waszym miejscu bym się po prostu zastanowiła nad tym, co się czyta. Ja nawet w tym momencie, bo tak, ja w pewnym momencie czytałam Biblię z dziećmi, stwierdziłam, że jednak my nie chodzimy oczywiście na żadną religię, zresztą my jesteśmy w edukacji domowej i nie chodzimy do kościoła, bo uważam, że powtarzanie różnych rzeczy tam w kościele i robienie sobie krzyża ciągle na tym to nie dobrze robi. Źle robi. Natomiast czytałam też fragmenty i je komentowałam. A tak sobie myślę, czy to jest dobre dla 3-latka i 10-latka w tym momencie i po prostu myślę, że będziemy czytać, zaczniemy od słowiańskiej mitologii. Tak samo nie wiem za bardzo, co zrobić z historią Polski, bo jednak trzeba ją zaliczyć pod koniec roku. Myślę, że po prostu jakieś podstawy zaliczymy, jakby się nauczymy. Mój syn się nauczy. Natomiast generalnie to zamierzam kupić książki o prasłowiańszczyźnie i będziemy czytać to, tak? Musi być jakiś antidotum. Bo problem jest taki, że jak czytasz to, no chyba żeby to tłumaczyć. Bo faktycznie ja robiłam tak, że czytałam Biblię i tłumaczyłam jakby jak to jest naprawdę. Tylko tak zastanawiam się, czy 10-latek to jakby jeszcze przyjmie na klatę, nie? Więc no tak. Ale na pewno myślę, że dobrym pomysłem jest czytanie właśnie słowiańskiej mitologii i tych mitów o... Bo dzieci i tak naturalnie są do tego przyciągane. Problem jest, no właśnie, jakby dylemat jest taki, mówić o tym czy nie mówić. Bo tak, z jednej strony, no to możemy nie czytać tej Biblii, nie pokazywać tego jak to jest i nie tłumaczyć tego, ale zobaczcie, że i tak one gdzieś indziej na to będą wystawione. Tak można się zastanowić, co z tym zrobić, tak? Bo i tak potem pójdą i będą oglądać to Lego Ninjago i będzie ten wąż i te smoki i w tym momencie jeden jest dobry, drugi jest zły, jest totalny galimatias w głowie dziecka i jakby, albo no to niekończąca się opowieść, to też o tym smoku, tak? Czyli to jest smok dobry i zaczyna się mówić, że jakby smok to jest jedno i on jest może być dobry, a wąż jest zły, wąż zwykle generalnie jest zły, okej? Okay? Myślę, że to trzeba odkręcić, znaleźć takie mity, gdzie to jest powiedziane inaczej.
To tyle ode mnie. Uważajcie, co mówicie swoim dzieciom i w co wierzycie. Bo to jest dla mnie takie wszystko perwersyjne, tak jak ten pan Langusta na palmie, tak, ten ksiądz, który mówi, że to wasza wina kobiety, no stało się jak się stało, a teraz to macie ciężkie życie, bo musicie, ja tego nie mam, bo jestem księdzem, nie, ale wy macie ciężkie życie, bo musicie sobie szukać takich kobiet, które będą się zachowywać jakby tak, jak było wcześniej, ale to jest, Jezu, jakby to powiedzieć, chodzi o to, że to jest już odwrócenie. Zobaczcie, bo co on powiedział? On powiedział tak, że Bóg stworzył ciebie, Ewo i Adamie, dobrych, pełnych i jakby dojrzałych. A potem wy się mi sprzeciwiliście, w ogóle co to jest w ogóle za koncept sprzeciwienie się Bogu, nie ma czegoś takiego. No ale dobra, tak powiedział, że wy się mi sprzeciwiliście i dlatego ja wziąłem na was odwet i teraz wy jesteście, musicie być ulegli i ślepi. Moim zdaniem to jest totalne odwrócenie rzeczywistości. Było odwrotnie. Najpierw ludzie byli ulegli i nieświadomi, no bo jakby czytając logicznie Biblię, tak? A potem zjedli z drzewa wiadomości, dobrego i złego, opadły łuski z oczu, przejrzeli na oczy. No to jak przejrzeli, to jacy stali się świadomi. Czyli my teraz zasadniczo, jakby po tym grzechu pierworodnym, jak się sprzeciwiliśmy Bogu, ludzie się sprzeciwili, to jesteśmy świadomi. Tak? To teraz jesteśmy świadomi. To jak gdyby, o co kaman w ogóle? Ten facet jakby mówi dokładnie coś odwrotnego. No nie? Znaczy w sensie odwrotnego. No on mówi tak, jak religia chce. Czyli on mówi, wróćcie do tego stanu, czyli zacznijcie znowu wierzyć, załóżcie znowu klapki na oczy, stańcie się posłuszni i wierni Bogu i wtedy będzie wam dobrze. I wtedy będziecie w stanie jakby kochać te zołzy i tak dalej. Ale to jest perwersja. To jest, tak nie jest. Jak człowiek był w raju, to właśnie był, nie był wolny. Był uległy. Potem zjadł z drzewa wiadomości dobrego i złego, zyskał wiedzę i się wyzwolił z takiego Boga, bo to jakby to był, co to za Bóg ten starotestamentowy, nie? Poszedł za mądrością, czyli Bóg kosmiczny, nie? A ten ksiądz, który dobrze mówi o psychologii kobiet, to jednocześnie odwraca, mówi, że nie, 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 ty teraz, to co teraz macie, to nie, to jest właśnie niewola i odległość. Wróćcie do niewoli Boga. Generalnie pokręcone. Grzech, poświęcenie, uległość. Generalnie, jeżeli będziecie czytać Biblię, to z komentarzami naprawdę uważać. Koncepcja grzechu robi duże kuku, to Brandon mówił bardzo, bardzo dokładnie, że religie robią kuku. Religie sprawiają, że ty uważasz się za nikogo, że nie masz prawa głosu, nie wiesz, co jest dobre i co złe i sam za siebie nie możesz decydować. To mówią religie, to mówi Biblia. I tyle. Jeszcze w siebie nie gacie swojego wewnętrznego ognia. Pozdrawiam. Subskrybujcie, polubienie.